Czego najbardziej potrzebujemy, żeby zmierzyć się z krzyżem głodu naszych sióstr i braci? Zwykle myślimy jak apostołowie. Za 200 denarów nie wystarczy chleba. 200 denarów, 7-miesięczna pensja? Skąd naraz wziąć taką sumę? Ten krzyż nas przerasta. Pozornie bezradni przerzucamy problem na innych. Niech idą do okolicznych wsi. Ty jednak mówisz, wydajcie im jeść. I pytasz, ile macie chlebów? Pytasz nie o to, czego nie mamy, lecz o to, co mamy. I czy potrafimy się podzielić tym, co mamy, 5 chlebami i 2 rybami? Nie pytasz, czy to wystarczy dla tak wielu. Pytasz, czy się tym podzielimy. Skąd bierze się w świecie głód? Nie z braku chleba, lecz z braku solidarności. W naszym świecie nie brakuje chleba. 1/3 produkowanej żywności jest marnowana, a co 6 sekund umiera z głodu dziecko. Dzisiaj, tego wieczoru, blisko 1 miliard ludzi na świecie nie wie, co jutro będzie jeść. Z księgi Hioba. Szatan obsypał Hioba trądem. Hiob wziął więc skorupę, by się nią drapać, siedząc na gnoju. 3 przyjaciele Hioba porozumieli się, by przyjść i pocieszać go. Nie mogli go poznać. Podnieśli swój głos i zapłakali. Siedzieli z nim na ziemi 7 dni i 7 nocy. Nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli ogrom jego bólu. Ewangelie nie zapamiętały imienia tej kobiety. Zapamiętała je tradycja. Weronika. To właśnie ta kobieta, uzdrowiona kiedyś przez ciebie z upływu krwi, nie mogła teraz obojętnie patrzeć, jak ty krwawisz na krzyżowej drodze. Jej czyn miłosierdzia był odwzajemnieniem. Kiedyś ty uwolniłeś się od upływu krwi i od nieczystości, teraz ona otarła z krwi twoją twarz i choć na moment przywróciła jej czystość. Zakryta krwią, potem i brudem twarz skazańca ukazała się na nowo oczom wszystkich jako pełne godności oblicze Jezusa z Nazaretu. Czy nie takimi widziała cię oczami serca jeszcze zanim sięgnęła po swoją chustę? Widziała więźnia o twarzy Syna Bożego. Więźniów pocieszać. Nie chodzi o jakąkolwiek pociechę. Chodzi o spotkanie, które pozwoli więźniowi odkryć w sobie na nowo twarz Syna lub Córki Boga, niezatarty obraz Syna Bożego, źródło nieusuwalnej ludzkiej godności. Z Dziejów Apostolskich. Etiop, urzędnik królowej etiopskiej, wracał z Jerozolimy, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał Filip. Tamten odpowiedział. Jakże mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? A Filip, wychodząc z tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. Ta scena, Panie Jezu, pomaga mi inaczej zobaczyć Twoją nagość na Golgocie. Nie obnażono Cię wbrew Tobie. Wybrałeś nagość, by okazać swoją jedność z nagim Adamem i Ewą, z każdym z marnotrawnych synów i córek, obnażonych i upokorzonych przez grzech. Na Golgocie stajesz nagi nie przed oprawcami, ale przed Ojcem. Słowa marnotrawnego syna: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Tobie, nie jestem godzien nazywać się Twoim synem, czynisz swoimi. Wypowiadasz je swoją nagością, jesteś jedno ze mną, ogołoconym przez grzech. Ta jedność mnie zbawia. Ojciec nie potrafi spokojnie patrzeć na nagość swojego dziecka. Natychmiast cię przyodziewa. W najlepszą szatę do stóp i złoty pas na piersiach. Nagi w śmierci, w zmartwychwstaniu jesteś znów odziany w synowską godność. A my, a ja z tobą. Z Ewangelii według świętego Jana. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Nałożono więc na chyzop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. Czy pogrzebanie zmarłego
jest aż tak ważnym czynem miłosiernej miłości? Czy dla pogrzebania zmarłych warto zaryzykować aż tyle, co Tobiasz? Gniew władcy, życie, majątek? Ile jeszcze rozumiemy z tej wrażliwości? W świecie, w którym coraz więcej rodzin nie odbiera ze szpitali ciał swoich bliskich zmarłych, aby ich pochować. W świecie, w którym matkom nie zawsze wydaje się ciała ich zmarłych przy porodzie niemowląt. A ciała dzieci, na których dokonano aborcji, po prostu wyrzuca się do śmieci.